wszystkich tych, którzy mają zacięcie konstruktorskie, pasjonują się budową maszyn lub pojazdów i chcieliby rozwijać swe zdolności, Politechnika Białostocka z ochotą przyjmie w swe szeregi. Uczelnia właśnie ogłosiła konkurs, w którym nagrodą jest indeks i pokaźna gratyfikacja finansowa. W szranki mogą stanąć uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestnika jest skonstruowanie własnego, działającego urządzenia. Maszyna zgodnie z regulaminem konkursu powinna składać się z połączonych ze sobą mechanizmów, a wprawiona w ruch powinna pracować samodzielnie nie krócej niż 20 sekund, jednak nie dłużej niż 120 sekund. Jej gabaryty nie mogą przekraczać wymiarów szkolnej ławki, może być zasilana elektrycznie, ale wyłącznie z baterii lub akumulatora i z wykorzystaniem prądu o maksymalnym napięciu 24 V. Autorami mogą być pojedyncze osoby, ale w grę wchodzą również zespoły złożone z maksymalnie 3 osób. Urządzenia nie trzeba transportować do Białegostoku, wystarczy nagrać, jak działa, a filmik umieścić na YouTubie. Obecni studenci Białostockiej Politechniki, by zachęcić młodszych kolegów do udziału w konkursie, zbudowali własną maszynę. Organizatorzy przewidzieli też nagrody pieniężne za zajęcie 2. i 3. miejsca. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 4 grudnia. Więcej informacji znajdziecie na stronie niesamowitamaszyna.pl.